Panie aspirant, 3 dni świąteczne za nami. Jaki był to weekend? Panie redaktorze, był to weekend w miarę spokojny. Funkcjonariusze z różnych pionów Komendy Wałbrzyskiej pilnowali o to, żeby na drogach było bezpiecznie, żeby zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni dotarli szczęśliwie do celu. Było kilkanaście kolizji związanych głównie ze śliską nawierzchnią oraz niedostosowaniem prędkości do panujących warunków atmosferycznych. Natomiast w drugi dzień świąt doszło do wypadku drogowego, w którym został ranny pasażer, który obecnie przebywa w szpitalu. Podczas tych trzech dni świątecznych funkcjonariusze ruchu drogowego skontrolowali ponad 160 pojazdów, ukarali kierujących 15 mandatami oraz zatrzymali 11 dowodów rejestracyjnych pojazdów. Jeżeli chodzi o osoby, które jeździły pod wpływem alkoholu? No tutaj można powiedzieć, że mamy taki sukces, ponieważ nie został zatrzymany żaden kierujący będący pod wpływem czy w stanie nietrzeźwości. Natomiast dwóch kierujących zostało zatrzymanych, tacy, którzy nie powinni wsiadać za kółko, ponieważ jeden z nich miał zakaz prowadzenia pojazdów, natomiast drugi miał te uprawnienia cofnięte.